nikim się nie biłem, a to jest nieprawdą. Biłem się raz. Zapomniałem o tej sytuacji, jakby nie myślałem o niej w tamtym momencie. Raz się biłem. To jest historia niektórym dobrze znana, ale chuj, opowiem ją jeszcze raz. Kiedyś na jednym z pierwszych fejmów, był to albo fejm 3, albo fejm 4, nie pamiętam dokładnie. Dostałem zaproszenie, więc stwierdziłem, że przyjadę, sobie poglądam na żywo, jestem ciekaw, jak to wydarzenie wygląda. I podchodzi do mnie jakiś widz. I mówi do mnie tak. Cześć. Skurwiel przejechał mi palcem po klatce piersiowej. Ja byłem wtedy podpity. I nie wiedziałem, czy odbierać to w kategorii dziwnego żartu, czy jednak robi to dosłownie. Dzisiaj ogólnie bym sobie nie pozwolił na takie rzeczy. W sensie powiedziałbym, kurwa stary, zachowaj dystans, no ja nie jestem twoją małką czy zabawką, nie? No jakby szanujmy się. Ale wtedy stwierdziłem, że kurwa, może jest to żart. Ja też miałem takie żarty głupie zawsze, sobie myślałem, no może ziomek, tak wiesz, taka szybka analiza, może ziomek gdzieś tam stwierdził, że jestem z dystansu, może zażartować ze mną. Mówię do niego, czeku, co ty robisz, nie? A on bierze ten palec, jedzie mi po rozporku i mówi, wiem, że to lubisz. Tak się wkurwiłem wtedy, tak się wkurwiłem i chciałem mu zajebać. I biorę rękę, najpierw go odepchnąłem i chciałem mu uderzyć go. I jego koledzy mnie łapią. I mówią, kurwa, zostaw go, jakby on jest podpity. A nie wygląda na pijanego, ale podpitego. Zostaw go. Emocje jeszcze, kurwa, nie zdążyły opaść. Idę na tam salę VIP. Stoi Sergiusz, Jaśku i tak dalej. Ja mówię, kurwa, jakiś chłop mnie, kurwa, zmacał za chuja. No i mówię, co ty gadasz, człowieku, co ty pierdolisz? No kurwa, złapał mnie za chuja, zajebać mu chciałem, to mnie kurwa wzięli od niego. Mówię, co za kurwa zjeb, jebany zboczeniec. No i później idę z Jasiem do toalety. I akurat jak wychodziłem, kończyłem sikać przy pisuarze, to on akurat z kabiny wychodził. I tak już byłem wtedy mocno pijany i mówię do Jasia, ty kurwa to ten co mnie macał. Podchodzę do niego i mówię, ty kurwa człowieku pojebany jesteś, co ty kurwa odpierdalasz, nie? On się na mnie patrzy i się śmieje ze mnie. No i patrzy na mnie. Słuchaj, to się kurwa śmiejesz, pojebany jesteś? I on tym bardziej się kurwa zaczyna śmiać. I tym śmianiem się mnie z równowagi prowadził. No i stwierdziłem, że muszę mu zapierdolić. No i mu zajebałem. No i generalnie byłem tak pijany, że go nie trafiłem. Normalnie mu machnąłem, kurwa, w taki sposób, że tam przestrzeliłem. I on podniósł gardę, podniósł ręce. I jeszcze raz takiego luja ogłuszacza, gdzie wziąłem, kurwa, zamach za pleców. Ja bym chciał, kurwa, piłkę rzucić. I jeszcze raz takiego luja ogłuszacza rzuciłem. No i tym razem, tym lujem jako tako trafiłem. Bardziej na gardę, ale trafiłem. No i ten ziomek trochę się przestraszył chyba. Mówił też taki no. No wygląda na takiego. Nie wiem, no 7 dych może mógł ważyć, jakoś tak. No nie wiem, ciężko powiedzieć, ale to był mały. I wziął w ten sposób. Zrobił pozycję żółwia, tak się skulił. Jak wiecie, jak zwierzę, które martwe udaje, nie? I tak się skulił. No i w tym momencie znowu jego koledzy podbiegli, popchnęli mnie na ścianę, przy tej ścianie mnie trzymali i mówią, kurde, zostaw go, coś tam, i to na chuj się ze mnie śmieje. I rozeszliśmy się finalnie. Mówisz, że mu zajebałeś, nie trafiłeś. No w sensie, że nie trafiłem czysto, gdzieś tam mu na gardę pewnie uderzyłem, no byłem pijany. Potem nie potrafiłem się bić, no nie trenowałem niczego, nadal się kurwa słabo bije. Natomiast ja jestem przeciwnikiem takiej przemocy. Ale do dzisiaj uważam, że nie zrobiłem niczego złego. W sensie, normalnie z gościem próbujesz dyskutować, on ci się kurwa w mordę śmieje. Obmacał cię jak dziwkę zwykłą, a potem ci się w mordę śmieje. No i to szczerze, to w tym momencie jakby byłem podpity, innego rozwiązania nie widziałem. I chyba dzisiaj zrobiłem podobnie mimo wszystko. No ale i patrzcie widzowie, no to... Raz jeszcze powtórzę. Jeżeli ja bym podszedł do kobiety heteroseksualnej i złapałbym ją za cysia, albo za dupkę, albo za łososia, tak jak on mnie, odpowiednik, nieco intymnego, jej chłopak by mi zajebał,
To ja bym nawet pretensji, kurwa, nie miał. Bym sobie pomyślał, kurwa, zasłużyłem. Boni, bo ma boleć. To nie może być czegoś takiego, że sobie normalnie podchodzisz bez zobowiązań i sobie, kurwa, kogoś macasz. Męczy mnie życie społeczne i kłamstwa. Wszyscy mają chłopski na twarzach. Mój kryj ma na lewo.